Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim lawendowym polu. Widzicie, że te lawendki, krzaczki już są takie nierówne. No, moje lawendy już nie są młode. W związku z tym będę mogła Wam pokazać, jak przycinać takie właśnie, może trochę zapomniane, nieprzycięte na czas, albo takie, które po prostu źle się zachowują. Są ogólnie rzecz biorąc problematyczne i nie chodzi tylko o to, żeby je przyciąć pielęgnacyjnie, ale żeby zadziałać tak, żeby krzaka nie stracić, żeby na przyszłość może dać mu szansę, żeby się odrodził. Pokażę Wam dwa krzaczki problematyczne i sposób, w jaki sobie z nimi radzę, jaki przycinam. Zapewniam Was, że już wiele krzaków tak przycięłam. Nawet możecie taką lawendę ściąć, no praktycznie 10 cm nad ziemią, jeśli macie problem, jeśli jest nierówna, jeśli się kładzie po ziemi. No tej akurat nie trzeba, tą wystarczy jeszcze tylko zagęścić i tu przy spodzie, no tak, żeby się nie położyła, może wyciąć te płożące łodygi. Zapraszam na pokaz przecinania lawend problematycznych. Dzień dobry, chcę Wam dzisiaj pokazać, jak przycinam taką problematyczną roślinkę, która jest rzadka, już właściwie będzie się zaraz kładła. Ja przycinam nożyczkami, po prostu staram się przyciąć jak najniżej, po zdrewniałych pędach jadę. Zobaczcie, teoretycznie powinnam ściąć troszeczkę niżej, ale ścinam tutaj. Zaczynam od dołu, na dole trzeba troszkę krócej przyciąć i za chwilkę będzie cały krzaczek odmłodzony. Tu troszkę trzmielą pewnie pokrzyżowałam plany, bo one już tu jedzą. Jeszcze jedzą. Uciekać, uciekać. Nie chcę być pogryziona przez trzmiela. To samo tutaj. Poszedł sobie tutaj i jeszcze tutaj. I on się odrodzi. Tu można było, ops, nawet można było tutaj krócej. Tu jeszcze krócej. Tu przyciąć te zdrewniałe, żeby już im tak nadawać formę kopuły. A tu nawet jakiś młody wyrasta, to już go zostawię. Kiedyś takie wycinałam i wsadzałam do ziemi, gdzie się przyjmowały. Albo może zetnę mu czubek, to się wtedy rozkrzewi. A oto kolejna problematyczna lawenda. Zaraz ją przytnę tak, żeby na wiosnę poczuła się dobrze. Tnę po zdrewniałych pędach. Zobaczcie, tnę. Tu powinnam gdzieś przyciąć, a tnę bardzo nisko. Niekiedy nawet tnę tak, że no, ścinam całą tą zdrewniałą część. No, ona potrzebuje odmłodzenia po prostu. I dobrze jej to zrobi. Zaraz się zazieleni w ciągu kilku tygodni. Tu ścinam. Może te takie, które się na boki będą nam układać. Jak się śnieg na nich położy, to one już niestety będą bardzo źle wyglądały. Na chwilę krzaczek się bardzo zmniejszy, ale nie zaszkodzi mu to wcale. No przydałyby się może jakieś mocniejsze nożyczki. Sekator chyba byłby lepszy w tej roli. No i tu mamy takiego płożącego. Ja bym go tutaj ucięła nawet poniżej. O, zaraz wam pokażę, co obcięłam. Obcięłam go aż tak. Najgorzej zrobić te przycięcia na wiosnę, bo wtedy jest ryzyko, że w ogóle nie zakwitną, ale na jesieni albo po pierwszym kwitnieniu nie ma z tym żadnego problemu. I jeszcze ta druga część tutaj przytnę. Tu jest chyba w lepszym stanie ta część krzaczko. Tamta była gorsza. No tu się jeden kładzie, to ja go też tak przytnę poniżej. Tak obcięłam brutalnie. No i tu został nam taki płożący. On nie może tak rosnąć. To, bo z niego już nic nie będzie. On zawsze będzie kładł się na ziemię. Ja bym go tu nawet obcięła. No, ups, to ryleczko z telefonem. Taka smycz nowoczesna. O, już jest odmłodzony. On będzie teraz wypuszczał zielone części tu od środka. Nawet już widać takowe. I obcięty kolejny. Problematyczny. Ty.
ile było lawendy.